Siemano, widzowie, witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Szymson, a dzisiaj jesteśmy oczywiście na Palionowie. I słuchajcie, jestem poza moim domem, czyli nie tradycyjnie, ponieważ zazwyczaj zaczynałem odcinki u mnie na chacie, ale nie mogę tam zacząć, ponieważ tam jest strasznie, ale to strasznie dużo dymu. I to już nie jest tylko na dole. Zauważyłem, że już jest też na górze, się ten dym pojawia. Patrzcie, widzicie, ile tam tego jest? Nie, to mi się totalnie nie podoba, a ja dalej mam zniszczoną maskę. I nie wiem totalnie, jak ja mam ją naprawić. Mending nie pomagał. Nie mam żadnych narzędzi do tego, żeby ją naprawić. Nawet specjalnie nie wiem, jak ją naprawić. Ja wiedziałem, jak ją skraftować, ale nie wiem, jak ją naprawiać. Więc z tym sobie, że tak powiem, nie poradzę, widzowie. Ale postanowiłem, że po prostu musimy znaleźć inne miejsce do życia chwilowo, ponieważ no nie dam rady być tu. Muszę mieć inne miejsce, gdzie po prostu będę miał wyro i tak dalej. Nie chcę ryzykować wchodzeniem do tego domu. Będę musiał tam wejść tylko jeden, jedyny raz, po to, żeby zabrać rzeczy potrzebne do tego, żeby się gdzieś przeprowadzić. A gdzie się przeprowadzimy? No powiem wam, widzowie, że chodzi mi po głowie strasznie to miejsce. No bo, no to jest, jakby wam powiedzieć, no bardzo kultowe miejsce, tradycyjne, w którym ja w sumie mam wszystko. To jest taki mój trochę drugi dom, nie? Nawet tu jest strasznie dużo tych anti-X-ów i tak dalej. Ja nie mogę, co to są za rzeczy w ogóle, co to za wspomnienia. Ale jak widzicie, jest tu sporo tego wszystkiego. Na przykład tu, pyk, same te zdjęcia i tak dalej. Tu w sumie tak naprawdę można żyć. Mamy tu nawet dojazd do naszej siedziby, prawda? Szef Cave'a, więc nawet to jest spoko. No mamy tu trochę skrzynek, czy ja tu mam? O, tu mam nawet jakąś zbroję, ej, czekajcie. Ja nie mam zbroi żadnej w ogóle, właśnie. Protection tu, weźmy sobie to wszystko. To. Ej, w ogóle mi się kończy elytra. O nie, ją też będę musiał naprawić, bo ja mam do naprawienia elytry rzeczy w domku właśnie. Dobra, to też jest kolejna rzecz, po którą będziemy musieli tam zajść i którą będziemy musieli zdobyć, bo inaczej będzie lipa i przypał, dobra. Czy ja chcę się tutaj przenosić faktycznie? No szczerze wam powiem, widzowie, że nie widzę za bardzo innej opcji. Ewentualnie, ej, dobra, nie, wiem, dobra, teraz mi olśniło. Przecież ja nie muszę tutaj być, ja już tak naprawdę mam chyba drugi dom swój, przecież ja mam jeszcze to drzewo. Dobra, czekajcie, idźmy zobaczyć to drzewo, jak wygląda. Przecież ja już mi tutaj tak dawno nie było. A przecież ja na tym drzewie mam tutaj zarąbiste mieszkanie. Dobra, czekajcie, wychodzimy tu i teraz tak, tu jest łóżko. O Boże, tu są jeszcze pomarańczowe łóżka. Wywalamy je, zrobimy z nich niebieskie. Dobra, tu mam. No dobra, nie, przenosimy się do tego drzewa. Szczerze, przenosimy się tutaj. Póki tam mamy tyle dymu, nie ma sensu tam przebywać. Przecież ja mam super drzewo, na którym sobie mogę tutaj, prawda, że tak powiem, być. Więc przenoszę się tutaj w tym momencie. Dobra, wiecie co, zrobię tak, odłożę tutaj na razie to, zamienimy sobie to później. Ja może uda mi się zgarnąć łóżko z mojego domku i tak dalej, ale zanim to wszystko jeszcze, to wiecie co, ja bym poszedł tak. Trzeba poinformować wszystkich, będę musiał wszystkich poinformować, bo nie będę teraz tego robić, bo nie wiem, czy tutaj są wszyscy. Ale przejdę się może do Dave'a, zobaczę, może on akurat będzie u siebie na chacie. Poinformuję go o tym, co się dzieje, żeby oni się nie zbliżali do mojej chaty, bo to jest po prostu turbo niebezpieczne teraz tam przychodzić, wiecie. Ja totalnie nie mam pojęcia, jakie ma, że tak powiem, cele ten catnap. A na pewno to on daje, no przecież to w końcu on rozpyla ten dym. Więc na 100% to jest jakby w jego, że tak powiem, intencji, żeby tam tak było źle. O, patrzcie, widzowie, co tu mamy. Kidowice online, ipkidowice.pl. Oczywiście zapraszam serdecznie na serwer dla was widzów. Dobra, schodzimy niżej. Halo, Dave, jesteś tu? Halo. Halo. Dzwoni kurier. Halo! No nie ma go tutaj chyba, niestety, bo nie widzę go nigdzie. Dobra, ciekawe, czy on ma w ogóle maskę. Ej, jakbym od niego pożyczył maskę i wszedł do domu z tą maską. Co? To jest jakiś pomysł chyba, co? Czekajcie, czy on tu ma łóżko, to może tu gdzieś będzie miał te maski. Pyk. O! Jest maska! Ej, dobra, czemu on tak ją trzyma tutaj? Ej, patrzcie, ale... Ej, w ogóle widzicie, jak jest zniszczona moja? On tutaj ma jakieś plus 4 armor, plus 3,5 armor, coś tam. Moja nie ma żadnych efektów. Jest po prostu zwykłą maską, może równie dobrze moglibyśmy sobie założyć karton na głowę, więc ta maska jest totalnie bez sensu w tym momencie, ale chciałem ją naprawić, kurczę, mam nadzieję, że się uda. Ej, dobra, czy mogę pożyczyć to od niego, żeby wejść na chatę? No nie, no nie będę, dobra, damy radę, bo ja nie wiem, wiecie, dobra, nie pożyczam tego od niego, to jest jego maska, nie ma sensu, żebym ja mu tą maskę zabierał. Po prostu, wiecie, zaakceptujmy to, że moja maska nie działa, poza tym ja i tak się wyprowadzam z tej chaty, więc totalny luz, a nie będę tego pożyczać, bo bez pytania to nie wolno, widzowie. Nie wolno brać czegoś bez pytania, bo wtedy to jest kradzież, tak? Dokładnie. Dobra, więc potrzebujemy tak, co my potrzebujemy z domu? Potrzebujemy na pewno, łóżko. Czekajcie, może ja będę miał jakieś rzeczy takie, że nie będę musiał wchodzić do tego domu. Może totalnie, wiecie, może tam nie muszę wchodzić. Czekajcie, może, gdzie ja mam jeszcze jakieś rzeczy? Nie no, w sumie mam wszystko na tej chacie. Szczerze mówiąc, to chyba muszę tam wejść. Dobra, ale nie, czekajcie, jeszcze zanim to wszystko... A, dobra, Emilia nie ma domu. Ale dobra, może u niej znajdę coś.
Bo tak naprawdę łóżko potrzebuje, tylko nic w sumie więcej. A muszę naprawić elytrę. Właśnie ściągnę ją teraz. Żeby właśnie, że tak powiem, nie stracić jej, żeby mi się całkowicie nie zniszczyła. Czy ona ma coś do naprawienia tej elytry? Bo ja bym potrzebował coś takiego na... Co to jest w ogóle? Zjadłem twój dom, dobra. Nie no, ona tu nic nie ma. Dobra, tu jest totalny, że tak powiem, bajzel. Nie ma co tutaj totalnie przebywać, więc wróćmy z powrotem. Dobra, wychodzi na to, że ja po prostu muszę wejść do siebie na chatę, ale wiecie co, zrobię to troszkę inaczej. Nie wejdę tym głównym wejściem, bo tam jest już za dużo dymu. Spróbujemy wejść innym wejściem. Spróbujemy od góry po prostu. Tak, żeby po prostu jak najmniej mieć do czynienia z tym dymem. Więc wylądujmy tu. Pyk, dobra, bierzemy to, okej. I teraz tak, o nie, dobra, tu też już jest ten dym. Nie, dobra, to już nie ma znaczenia, którędy ja wejdę tak naprawdę. Przecież go tutaj jest za dużo już. Dobra, czekajcie, po kolei, na spokojnie tu. Nie, dobra. Ja ledwo co się pojawię w domu. O, nie, prawie wpadłem do tego dymu. O, nie podoba mi się to. Dobra, czekajcie, wejdźmy tu. Dobra, jestem jakoś zablokowany dziwnie. Dobra, pyk, dobra, tu. Pyk, dobra, spokojnie. Dobra, zejdźmy. Dobra, tu jest tak dużo tego dymu. Tak dużo go tu jest. Ej, nie podoba mi się to totalnie, nie? Dobra, schodzimy niżej. I teraz tak, szybko ogarnijmy sobie te rzeczy, które potrzebujemy. Widzowie, subskrypcja, zostawcie 115 255. Zostawcie suba, dobra, szybko, teraz tak. Bierzemy to i teraz musimy naprawić elytrę, bo ja tutaj mam to do naprawy. Dobra, szybko akcja. Elytrę mamy ściągniętą, 10. poziom, damy radę naprawić, pyk. Dobra, naprawiamy to na fulla, żeby mieć. Dobra, bierzemy to ze sobą. Dobra, jest git. Co ja jeszcze mogę potrzebować? Aż mnie dusi. Ale to chyba nie od tego dymu jeszcze, ale... Dobra, co my tu jeszcze możemy potrzebować? Szybka akcja. Skrzynek trochę możemy sobie zabrać, a weźmy, dlaczego nie? Chociaż tam mieliśmy skrzynki. No dobra, weźmy i tak. Może się akurat przydadzą. Dobra, to też weźmy. Jedzenie. Dobra, tu. Zejdźmy na dół i ogarnijmy sobie ziemniaki, bo mam tylko 16 ziemniaków, a potrzebujemy ich zdecydowanie... O nie, dobra, tu też ten dym się już zaczyna robić. Nie, szybko. Czekajcie, musimy coś przepalić. Musimy przepalić trochę ziemniaków, bo ja nie mam ich totalnie. Dobra, na spokojnie, damy radę. O nie, ten dym mnie przeraża totalnie, widzowie. Ten dym mnie przeraża. Dobra, szybko przepalamy jak najwięcej ziemniaków, tak żeby po prostu mieć je na przyszłość. Pyk, dobra, tu... Idzie jedno, idzie drugie, idzie trzecie, idzie czwarte. Dobra, zabierzmy te wiadra, pyk. Dobra, nie no, to jest taka fabryka, ja tak lubię tą moją fabrykę tego wszystkiego, bo patrzcie, ja pyk już jestem zarobiony, że tak powiem, w lawę do przepalania. Właśnie, możemy sobie zabrać jedną lawę, może mi się przydać i może moglibyśmy w sumie zabrać cały taki system. Chociaż nie, ja mam go też w laboratorium, więc luz, to jak co będziemy mieli, więc nie potrzeba tego. Dobra, to się przepala. Nie no, ten dym mnie straszy totalnie. Dobra, czekajcie, weźmy sobie tu. Dobra, zaraz tu wrócę po to, nie ma co tracić czasu. Trzeba jak najszybciej zabrać rzeczy wszystkie, które są mi potrzebne do tego, żeby się stąd, że tak powiem, wyewakuować. Więc zgarnijmy teraz wszystko, co potrzebujemy, totalnie, żeby już mieć, wiecie, już być, że tak powiem, zarobionym. Dobra, czy netherite potrzebuje? No średnio, to są takie rzeczy totalnie niepotrzebne, ale... Zielone bym... Dobra, bez sensu, wkładam to do Ender Chesta, zabiorę sobie to z innego miejsca, nie będę zajmować sobie miejsca w ekwipunku, dobra, tak? Nie, ten dym mnie strasznie przeraża, dobra, tu... Fajerwerki, włóżmy je sobie do Ender Chesta. O nie wszystkie, może bym zabrał jeden z tak, żeby mieć czym uciekać w razie czego. Dobra, tak, załóżmy sobie tą elytrę już, żeby mieć jak nią uciec. Dobra, tu... dobra, ja chyba... Kurczę, no chyba nic więcej, nie wiem za bardzo co ja mogę więcej potrzebować, tak żeby się stąd wynieść. Dobra, ten dom już jest totalnie nie do życia, więc po prostu go lejmy, zejdę sobie po te ziemniaki. Zabierzmy to, co tam nam się przepaliło i się stąd wynosimy, bo to już naprawdę, już że tak powiem, nie ma co. A to się już powinno tutaj jakoś w miarę dobrze przepalić. Dobra, 17, tu pyk. W razie czego sobie ogarniemy jeszcze ziemniaki z zewnątrz, jakoś inaczej. Ja mam jeszcze na targu coś powinienem mieć. Dobra, to mi na razie starczy, znajdziemy rozwiązanie jakieś. Dobra widzowie, mamy to. Wychodzimy z chaty, wychodzimy stąd. Wychodzimy i się, że tak powiem, wyewakuujemy. I tak dalej, dobra. Wychodzimy tu, pyk. Szybko przez drzwi, dobra, tu. I tutaj, uwaga, na spokojnie. I do wyjścia. O kurcze, nie, dobra, tym wyjściem nie wyjdziemy. Dobra, szybko. Dobra, tędy mogę wyjść jeszcze, dobra, wychodzimy tędy. Dobra, git, dobra. Co jest? No nie no! Coś mnie blokuje, nie mogę wyjść. Szybko, góra. Na górę lecimy, górą sobie wylecimy elytrą elegancko. Dobra, pyk, szybko. Nie, no to jest niemożliwe.
To jest niemożliwe, jak ja mam wyjść z tego domu? Ej, dobra, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, dobra, idziemy jeszcze na piętro z balkonu, wyskoczymy tu na prawo. O nie, tu dym, dobra, tu. Idziemy tu. Tutaj, dobra, git, git, git. Jest wszystko git, dobra. I wychodzimy, wychodzimy tędy. Dobra. I uwaga, przez... Dobra, przez te drzwi... Ja! Dobra, nie, prawie w ten dym wpadłem. Nie, no i co? Co, ja się zbliżę do jakichś drzwi, to jest koniec. To mnie po prostu atakuje to. Nie no, nie podoba mi się to, jak ja mam stędy uciec? Dobra, mogę jeszcze przez laboratorium. To jest jakiś pomysł, to jest jakiś pomysł, dobra, lecimy. A! Nie! O, Jerku, jak się straszyłem. Nie, z tego, w tym dymie nie można przebywać. Nie no, jak ja mam wyjść z tego domu? No co jest grane? Co jest grane? Dobra, czekajcie, mam pomysł. Tu, widzicie to? To jest to, ewakuacyjne wyjście, robimy tak, murujemy to i... Ej! Co jest? To się rusza? Niech to z... Nie! To jest coraz bliżej mnie. Nie! Dobra, nie, wychodzimy stąd! Ej, dobra, mam jakieś lagi dziwne! Co jest grane? Nie, dobra. Murujemy to. Dobra, ten dym chce mnie dopaść w jakiś sposób. Ej, ja nie wiem, ja muszę jakoś w jakiś sposób uciec. Ja nawet za bardzo nie wiem gdzie. Dobra, tu wychodzimy wyżej. Ja nie! Jest! Nie, to mi się nie podoba, no co to ma być? Nie, tu też! Ej, dobra, to mnie zamyka. Nie! No proszę, nie! Nie!